17 lipca wspominamy świętego Leona IV, papieża. Leon był Rzymianinem, synem niejakiego Radualda. Wychowywał się w klasztorze świętego Marcina przy Bazylice świętego Piotra. Papież Grzegorz IV wezwał go na Lateran i uczynił subdiakonem. Natomiast papież Sergiusz II wyświęcił go na kapłana, a potem uczynił kardynałem. Gdy Sergiusz II zmarł, Leona jednogłośnie wybrano jego następcą. Liber Pontificalis wychwala jego cierpliwość, pokorę, dobroć, umiłowanie sprawiedliwości, przykładanie się do studiowania Pisma Świętego, ewangeliczną prostotę i miłość ku ludziom. Papież zajmował się ozdobą kościołów rzymskich. Dla obrony przed Saracenami kazał odnowić dawne fortyfikacje i z tą samą myślą zmobilizował oddziały, a z flot Neapolu, Amalfi i Gaety zdołał stworzyć ligę, która pobiła napastnika. W 850 roku namaścił na króla Italii Ludwika, syna cesarza Lotara I, ale wystrzegał się uzależnienia swej władzy od potęg świeckich. Niezależność okazał także wobec Hinkmara z Reims, uchwał synodu w Soson oraz decyzji patriarchy Konstantynopolitańskiego. W 853 roku przewodniczył u świętego Piotra synodowi zmierzającemu do umocnienia dyscypliny wśród kleru i przy zawieraniu małżeństw. Papież Leon IV zmarł 17 lipca 855 roku i pod tym dniem wpisany został do martyrologium rzymskiego. Został pochowany w Bazylice świętego Piotra. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Leon, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.